Oficerowie mówią, że prochu zaczyna brakować, a jedzenia też mało. Nas to przynajmniej jakkolwiek karmią. Co innego z rannymi. Dla nich ani żywności, ani medykamentów nie ma. Ostatnie nocy 20 naszych z wycieńczenia padło, a nim się obejrzysz, kolejnych 20 w piach pójdzie. No to jak, chłopie? Będziesz gadać, czy chcesz wrócić do lochu? Dotarło? Czy jeszcze raz mam powtórzyć pytanie? Już mówiłem, że nie wiem, kiedy będzie kolejny szturm. Dobra, zabierajcie go. Nie, nie, panowie, spokojnie, dogadajmy się. Mam pewną informację, która może was zainteresować. Co takiego masz nam do zaoferowania, marna żołdaczyno? Najpierw musicie mi dać gwarancję, że wyjdę stąd wolno. Gadaj! Ten wasz dowódca, Jarema. Jak on pójdzie rokować z naszymi... Gadaj! On już nie wróci.